Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek z gry Kolony Survival. Noc właśnie się skończyła, wstaje słoneczko, jest super. Troszeczkę podbudowałem zamek sobie między odcinkiem, ale uznałem, że taki kawałek zamku jak mamy teraz to już wystarczy na to, co ja chcę dzisiaj zrealizować, bo chciałbym moich kolonistów przenieść do zamku, znaczy ich łóżka przenieść do zamku, tak żeby w nocy oni siedzieli tutaj, wtedy będę mógł zwiększyć znacząco ilość kolonistów, produkcję, zostawiając przy tym tylko dwóch strażników, bo postawię ich tutaj na tym murze i oni sobie będą świetnie radzić. Przynajmniej powinni sobie z założenia. Wczoraj robiliśmy live'a z tej gry i udało się to ogarnąć tak, że było super cacy, więc myślę, że dzisiaj też się ogarnie to super cacy. Więc zaczniemy od tego, żeby ten mur był troszeczkę obkopany, po to, żeby nam zombiaki nie wskakiwały na mur na górę. Bo jak one zaczną skakiwać tutaj, o, po tym murku tutaj, to oni będą mieli problem ze strzelaniem. A jak ich ustawię sobie tutaj, to będą strzelali bez problemu wtedy. Będzie wszystko super cacy. Super cacy, potrzebujemy dwa kołczany. O, ktoś do mnie pisze. Ho, 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 ho. Gdzie by ich tutaj dać? Może tutaj? A może na górze? Na górze to już w ogóle by strzelali nieźle. Bardzo daleko by pewnie strzelali, ale głupio by wyglądali. Więc damy ich tutaj. Damy ich tutaj. Pierwszych dwóch strażników damy tutaj, będą pilnowali wejścia do zamku. Zamek jako taki no jeszcze nie istnieje, ale już są jakieś tam, wiecie, podstawy tego zamku. I te budynki tutaj w pełni sobie wyczyścimy z łóżek. Z tych budynków później zrobimy hale produkcyjne. Będzie tutaj dużo różnych piecy i tak dalej. Czyli tutaj będzie takie miejsce do pracowania, ale spać tutaj nikt nie będzie. Spać będą na razie w zamku. Póki co położymy to wszystko w rządku, tak jak to robiliśmy na live'ie, tak żeby tylko koloniści mieli gdzie spać, a później zwiększymy produkcję i to ohoho, solidnie. Na pewno będę potrzebował górników dodatkowych, żeby mi kopali złoto i kamienie. I na pewno będę potrzebował dodatkowych farmerów. I myślę, że teraz to zrobię właśnie. Tylko zobaczę, na ile łóżek mnie stać. Chyba na całkiem sporo, co? 22 łóżka. Nie nasz, tyle to tych kolonistów nie dorzucę, ale wiecie. Łóżek nigdy za wiele, a na pewno tych materiałów mam dużo. Takich jak drewno czy sianko. Tego jest dużo po prostu. I pyk, to odkładamy sobie z powrotem. To odkładamy. I dzisiaj tak, najpierw zajmiemy się tym, żeby było więcej farmerów. Dostawimy dwie farmy po to, żeby oni zdobywali jeszcze więcej żarcia. Później jak będziemy mieli te dwie farmy, zajmiemy się kopalniami, czyli kopalnia kamienia, kopalnia złota. Złoto nam jest potrzebne, żeby zrobić później sklep. Jak będziemy mieli sklep, to sobie kupię ziarna potrzebne mi do robienia innych rzeczy, na przykład borówek, chociaż nie wiem, czy borówki będę robił. Ale na pewno flaks się później przyda, a żeby robić ten flaks, to będę chyba potrzebował tego sklepu. Tutaj, pyk. Tu jedna i tu druga. O nie, pochodnia nam się trafiła. Halo, pochodnia, idź stąd. No. I super cacy. Pyk. Pyk, tak. Myślę, że będziemy mogli spokojnie przesunąć. Oj, co ja zrobiłem? Kliknęł mnie ten guzik, sorki. Przesuniemy sobie te skrzynki tutaj, do środka. One tutaj będą bardziej pasowały. W sumie wystarczy po jednej skrzynce nawet. Dla nich nie trzeba aż tak dużo. To mi się przyda. Halo. Halo, potrzebuję skrzynki dwie. Dwie. Dobra, więc te postawimy tutaj. W sumie nie musiałem nawet tak robić. Mogłem najpierw zabrać tamte, dopiero dostawić te. Ale niech już będzie. Niech już będzie. A te możemy stąd zabrać na spokojnie. Najpierw pochodnie zabieram, bo może pochodnia zniknąć i jej w ogóle wtedy nie będzie. I to by było słabe. A te skrzynki przerzucimy gdzie indziej. Tak sobie patrzę na podgląd. Mam wrażenie, że coś tam się delikatnie jakby przycina, ale może mi się tylko wydaje. Może mi się tylko wydaje. Dobra, a te skrzynki niepotrzebne w sumie mogą zostać w ekwipunku. Nie będę ich nigdzie rozkładał, bo. Tylko będą zajmowały miejsce. Dobra, górników. Górników na pewno dwóch. Co potrzebuję? Potrzebuję troszeczkę narzędzi. Tych desek by się przydało zrobić więcej. Dobra, dwa kilowy to już wystarczająco będzie. Schodzimy do kopalni. I napierdzielamy górników. Znaczy, nie będziemy ich bili, tylko po prostu dostawimy dwóch górników. Tylko musimy znaleźć złoto. Ja nie wiem, czy tu miałem złoto gdzieś. Panowie górnikowie, na pewno jednego już mogę postawić. Górnika. O, górnika jednego, który będzie kopał po prostu kamienie. To się robi tak i się go zatrudnia i tyle. I on już tutaj przyjdzie, będzie napierdzielał. W ogóle zobaczcie, ile mam jedzenia. 730 żarcia, a dostawiłem jeszcze dwie farmy. Już w ogóle będzie hardkorowo z żarciem. Teraz tylko trzeba znaleźć złoto.
Nie wiem, czy to będzie łatwe. Powinno być, na tych starych save'ach tu jest dużo więcej chyba minerałów, tak mi się wydaje, bo na nowym save'ie, znaczy na nowej wersji gry, jak szukałem minerałów, to wcale ich tak dużo nie było. Było bardzo, bardzo mało złóż dookoła. Bardzo, bardzo mało. O, chyba to jest złoto. Teraz zobaczymy. Wykopiemy i zobaczymy, czy złoto dostanę, ale podejrzewam, że to złoto właśnie jest. To jest takie jakby żółtawe. Tak, to jest złoto. No i git! I o to chodzi. Miner tool, proszę bardzo. Rekrutujemy kolonistę. To sobie wykopę tak, o. Bo później będę kopał kamienie na pewno stąd. Unemployed 4. A, bo jeszcze tam na górze nie dałem kolonistów. I dwóch strażników. Nie przerzuciłem na bycie strażnikiem. Okej, okay, idziemy na górę w każdym razie. Potrzebujemy jeszcze dwóch kolonistów. I potrzebujemy zwolnić tych dwóch strażników, którzy stoją przy domkach. Bo oni już tam nie są potrzebni w ogóle. Oni tam w ogóle nie są potrzebni, więc mogą się zająć na przykład kopaniem w kopalni. Na pewno im się spodoba ta nowa praca. Na 100%. Panowie, pyk. I trzeba dwa łuki zrobić jeszcze. Dwa łuki. Jeden łuk i drugi łuk. Bo oni niestety, jak ich zwalniasz z pracy, to zabierają swoje łuki i nie biorą ich do nowej pracy, tylko biorą do domu. Sprzedają na Allegro i mają dodatkowy hajs. Tacy właśnie są tu pracownicy w tej grze. Dobra, ja może na polu bym pomógł. Co wy na to? O nie, wszystkie im zabrałem. To nie był dobry pomysł. To możemy schować. To zostaje, okej. Okay. Fajnie się sadzi, jak się biegnie bokiem, patrzcie. Jak się biegnie bokiem, to bardzo szybko jest w stanie sadzić ziarna. Jak się biegnie do przodu, to wcale to tak super nie działa. Wczoraj to odkryliśmy na live. Tak. Takie buty. W sumie przedwczoraj, bo ten odcinek nagrywam w piątek, ale będzie w sobotę na kanale. Ha! Zapas na weekend? Tak to robię. Tu. Też ten. Pozdrawiam wszystkie osoby, które oglądają to w sobotę. Bo ten. Bo to pierwszy dzień po publikacji będzie. Wow, ja pierdzielę. Skończyły się ziarna. Ale faza. No tego jeszcze nie było, powiem wam, żeby się ziarna skończyły. Tak dużo farm zrobiłem, że nie mamy ziaren, żeby to obsiać. To nieźle. To naprawdę nieźle. To tego ja się nie spodziewałem. A chciałem zrobić jeszcze smeltera. Pana smeltera bardzo chciałbym zrobić. Furnys. O, to mi jest potrzebne. To walniemy gdzieś tutaj, powiedzmy. Zatrudnimy kolejnego ziomeczka. Bo dzisiaj rozwój jest mega wielki. Mega wielki rozwój. Zaczynaliśmy z 10 kolonistami na początku odcinka, teraz jest 15. No i wszyscy idą spać. I zobaczycie, jak to fajnie będzie wyglądało. Jak wszystkie zombaki będą chciały szturmować ten zamek. I sobie nie poradzą sobie zupełnie z tym szturmowaniem. Wcale a nic. Nie ma szans. Nie ma szans, żeby mi się zombiaki wdarły do zamku. Ja sobie tu trochę pokopę jeszcze. Bo czemu nie? O. Zrobimy taką zatoczkę. Wpuścimy tu trochę wody może też. Chociaż może jednak nie będę tu wpuszczał wody. Ale niech tak będzie, żeby zombiaki na pewno na mur nie wskoczyły. Wiadomo, mogą próbować tędy, ale raczej nie będą. Pewnie będą biegły prosto na tych zombiaków, na łuczników. I będą próbowały ich zabić. Na pewno! Tak było, sprawdzaliśmy to. Hop, hop, hop. No i jak tam wieśniaki moje kochane? Ładnie wieśniaki, ziemniaki śpią. Widzicie, ile jest jeszcze wolnych łóżek? Dokładnie to 5. Podobno wolnych łóżek jest. Tak jest napisane na górze w statystykach. Teraz jak mamy 15 kolonistów, to powinno być dużo więcej zombiaków. Jak widać, te zombiaki się zrespiły całkiem sporo. Już mamy 4 sztuki na widoku. A dopiero się noc zaczęła. O, już jest 5 sztuka, ale 5 sztuka nie żyje. Czyli w tą stronę jest w stanie strzelać, to jest wszystko cacy. Wszystko turbo cacy. Naprawdę turbo cacy. Bo się martwiłem, że nie będą za dobrze strzelali, a tu, proszę bardzo, strzelają bez problemu. Bezproblemowo. Widzę tam zombiaki, cwaniaki. Nic nie jesteście w stanie zrobić. Nic nie jesteście w stanie zrobić kompletnie. Monety jeszcze trzeba przepalać. Właśnie. Monety. Zresztą, no, w sumie chyba najpierw musimy poczekać, aż ten nasz pan przepalacz przepali to wszystko, bo on ma tyle rzeczy do przepalania, że to jest szok. Później zaczniemy robić monety i dopiero jak będziemy mieli monety, to będziemy mogli dopiero zrobić sklep. A jak będzie sklep, kupimy sobie ziarna, zrobimy sobie flaksowe farmy i dopiero wtedy będziemy robili olej i len i będzie super wypas. A będzie wypas, bo podobno jakieś lepsze deski się robi z tego oleju. Nie wiem, jak to działa. Może są jakoś impregnowane czy coś. I nie wiem, po co one w ogóle są. Pewnie tylko inaczej wyglądają. No bo w sumie tu nie ma czegoś takiego, że was zombie atakują i wam niszczą domy i musicie mieć je wytrzymalcze. To tak nie działa. Tutaj w sumie wszystko jest tylko na wygląd. Ma ładnie wyglądać. To wydaje mi się, że te deski może będą jakieś ciemniejsze czy coś. Może.
A w sumie to nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, porobię sobie ściany. Co będę stał i się patrzył, jak oni się zabijają, jak mogę ściany porobić, nie? Pyk. Kawałeczek przynajmniej. Teraz jest fajnie, bo ten ziomek pracuje w kopalni i kopie zwykłe kamienie. Oczywiście one są od razu zamieniane na cegły. Więc mam po prostu dużo materiałów do budowy. I nie muszę się o to martwić. To jest bardzo, bardzo, bardzo spoko. Bo nie muszę sam latać do kopalni. Wczoraj to odkryliśmy. Czy odkryliśmy? Ktoś z widowni mi rzucił takie info, że da się coś takiego robić. Ja nie miałem pojęcia, że się da robić górnika, który się zajmuje kopaniem kamieni. Myślałem, że raczej górnicy to muszą się zajmować kopaniem rzeczy bardziej ciekawszych. Jakichś złóż konkretnych, nie samych kamieni. No, czy tam metal czy coś. Wiecie, o co mi chodzi. A tu nie. Tu się okazało, że ci górnicy to mogą być też tacy mało ambitni i kopać po prostu kamienie. Takie buty. Takie właśnie buty. No, nieźle. Nieźle. Jak tam idzie wam, koledzy? Miałem pokazać, jak oni zabijają zombiaki i jak widać tych zombiaków coraz więcej, patrzcie. Tylko, że ustawiałem się ładnie w linii i dostałem w pierdziel. Dwóch łuczników przy takim przejściu, no na razie jest wystarczająco. Naprawdę wystarczająco. Zresztą, jak widać. Potrzebuję trochę mieć pochodni. Tak dosłownie kilka. O, pyk. Bo tutaj trzeba zrobić oświetlenie i tutaj w środku też by się przydało jakieś oświetlenie. I niech oni sobie żyją w pięknym, widnym zamku, który nie ma dachu i ścian. W zasadzie to trochę tylko podłogi zrobiłem jak na razie. Jak widać. Nie wiem, czy nie zatrudnię sobie nawet jeszcze jednego kolonisty, który będzie kopał same kamienie. W sumie dlaczego nie? Przecież mam tak dużo żarcia, że podejrzewam, że to mi się prędko nie skończy. Nawet bardzo prędko mi się nie skończy. Mega super prędko się to nie skończy. Więc możemy spokojnie sobie zarzucać kolonistę. Ale was dużo. Dobra, kolonistę sobie zatrudniamy. Pyk. On teraz nie ma pracy. Się martwi, co on będzie robił cały dzień. Ale spokojnie, my już mu znajdziemy pracę. Po prostu będzie w kamieniołomie napierdzielał. Proszę bardzo. Proszę bardzo, praca dla ciebie. Co ty na to? Wow, czyli już mamy 5 górników? 5 górników? A czego jeszcze nie kopiemy? A, nie kopiemy złota. Nie, jest złoto tutaj. To tutaj jeszcze jedno złoto się odkryło, nieważne. Nie kupimy na pewno tych dwóch surowców. Jeden to był gips. A drugi to był... Co to było? To był klej, czyli miedź. Nie miedź. Glina. Glina. Tylko po co jest glina tak właściwie? Bo z gliny na pewno można budować. To na 100%. Ale co później się będzie robiło z tej gliny? Może jakieś pożyteczniejsze rzeczy będą się robiły z gliny? Nie wiadomo w zasadzie, nie wiadomo. Zaraz zobaczymy, jak nasze przemki, rolniki sobie radzą, bo oni mieli duży problem z ziarnami. I dalej go mają. To ja pomogę temu ziomkowi zbierać plony i wtedy będziemy mieli dużo szybciej te ziarna. Czy ja zamknąłem właśnie to pole? O nie. Nie zamknąłem, prawda? Nie zamknąłem, to dobrze. Się wystraszyłem, że niechcący skasowałem, ale wziąłem close. To dobrze. Było strachu troszeczkę. Pozbieram szybciej te plony, to oni będą mieli bardzo szybko ziarna i będą zadowolonymi farmerami, bo w razie nie bardzo mogą pracować. Tamtemu brakuje bardzo. Dużo tych ziaren leci? No. Tyle leci, że zaraz zużywają, bo w sumie dwóch sadzi, jak nie więcej. Trzeba po prostu dużo szybciej zebrać wszystkie plony i wtedy może coś z tego będzie jeszcze. Zawsze mogę kupić ziarna w sklepie, ale sklepu jeszcze nie mam. To jest wysoka technologia, trzeba mieć złoto, trzeba mieć monety, wyprodukować sklep, kazać handlarzowi kupić te jakieś tam ziarna. To jest bardzo, bardzo pokręcony temat, niestety. Dobra, ty to sobie ostatnio weźmiesz? Nie, nie weźmiesz. Dobra, tu jest jeszcze jeden, który zbiera. Oni od razu i zbierają i sadzą. Ale coś mi się wydaje, że tych ziaren by ci brakowało i to bardzo. No już im brakuje chyba. Chodzą i nic nie robią. Ajajaj, nie jest dobrze. Przedobrzyłem z farmerami. No wiadomo, że będziemy mieli dużo żarcia i na pewno nam nie braknie tego żarcia, ale wygląda na to, że jedna farma jest, znaczy o jedną farmę za dużo, o może tak. O jedną farmę jest za dużo i nie wyrabiają się z ziarnami. Też może po tych zbiorach będzie więcej ziaren, nie wiem ile ziaren wypada z jednego. Mam wrażenie, że jedno tylko ziarno wypada, ale może nie. Nie, mam 135 już. Pyk, 150 ziaren. 150 ziaren, jak teraz... Nie obsadzicie, poczekajcie, oni mają 100 pól na jednym. O nie, to wcale nie jest tak dużo, te 150 ziaren. No, to nie jest dużo.
Ale na pewno nie są... Nie, to nie wystarczy. Wydaje mi się, że nie wystarczy. Wydaje mi się, że i tak będą braki jakieś w ziarnach. Plus jest tylko taki, że mamy bardzo dużo mąki i bardzo dużo chleba, dzięki temu będzie powstawało. Ale poza tym to tak powiedziałbym 2 na 10, prawda, ziomeczki? 2 na 10, ziutki. Co ty tutaj robisz? Co on przepalał? Cegły? Co? Cegły przepalasz? Czego? O, wow! Z kleju się robi cegły! Ale jaja! Kto by pomyślał? Odkryliśmy nową technologię, patrzcie! Normalnie się robi cegły! Ale jaja! Ale jaja! Czyli wzięliśmy glinę, wykopaliśmy glinę, przerobiliśmy ją normalnie na cegiełki. Ale faska. To jest dobra wiadomość, bo z tych cegiełek będzie można coś budować, chociaż moim zdaniem te cegły są ładniejsze. Te szare cegły są ładniejsze od tych czerwonych cegieł, więc ja tych czerwonych cegieł pewnie w ogóle nie będę używał. Ale zawsze to cegły. W sumie mogę tutaj wejście do kopalni zbudować z tych cegieł, ewentualnie. Ewentualnie. Takie coś sobie zbudujemy. Pyk, pyk. I super cacy. I tutaj może iść do góry troszeczkę. A dalej będą tam szły sobie te drewienka. Jakieś. Tu. Jeszcze więcej cegieł potrzebuję. Nie dostanę chyba już więcej cegieł. Potrzebuję dosłownie jedną sztukę. Nie wiem, czym on się teraz zajmuje, skoro nie robi cegieł. On pewnie zaraz przyniesie cegły jakieś. Tu się coś zmienia. Albo oni kopią. Jak oni kopią, to ja mogę troszkę popracować przy zamku właściwie. Bo jest na to czas, żeby popracować przy zamku. I są materiały, więc dlaczego nie? Kolonia się mega rozbudowała szybciutko. Mega. No nie jest może ich dwa razy więcej, ale o 6 więcej to już coś. To już coś. Nie chcę też przesadzić z tą ilością kolonistów, żeby się nie okazało, że mnie później zaatakuje tych zombiaków w ogóle jakaś chora ilość i nawet z dwoma łucznikami i mostem się nie wybronię. A może tak to być kiedyś. Więc nie, na spokojnie. Na spokojnie, na luzie zobaczymy, co się będzie działo. Spory ten zameczek w sumie wyszedł. W zasadzie. Chyba nawet będzie większy niż ten mój na live, co zacząłem budować. Coś mi mówi, bo ten, w czwartek był live, czyli wczoraj, ale dla was to przedwczoraj. W czwartek był live z tej gry i było nieźle. Powiem wam, że co my tam pobudowaliśmy, jakie zamczysko. Sprawdzaliśmy też multiplayera i aktualnie wygląda na to, że multiplayer no, nie jest za ciekawą opcją, bo nie mogłem atakować wieśniaków innych graczy i to takie smutne, nie? Bo idziesz rajdować czyjąś wioskę i nie możesz mu zabić ludzi, to tak... Nie brzmi to bardzo ciekawie, prawda? Dlatego nie graliśmy na tym multiku za wiele. Nie graliśmy. Tylko wszedłem, zobaczyłem, że się nie da i wyszedłem w sumie. Chyba, że to są kwestia, może to jest kwestia tylko ustawień serwera. No może nie. Może po prostu się nie da. Nie wiem. Ciężko stwierdzić w sumie. Pyk, pyk i pyk. I tu sobie trzaśniemy ścianę. I będzie super cacy. O. Jest super cacy, tak jak mówiłem. Nie myliłem się, wcale. Wcale w ogóle, nawet na chwilę. Pyk. Później tych łuczników sobie przesadzimy nad bramę. Będą jeszcze lepiej strzelali pewnie. Będą mieli całą długość mostu na zabicie zombiaka. To jest bardzo dużo czasu, żeby go zestrzelić. Więc będzie super spoko. Jak sobie moi wieśniacy radzą, kochani? Panowie wieśniakowie, jak wam idzie tutaj robota? Chyba idzie całkiem nieźle. Zabrakło na dwa rzędy dosłownie tutaj. Temu nie zabrakło wcale nic. I temu zabrakło na półtorej rządka. Nie ma lipy. Nie ma lipy. Byleby rzeczywiście doglądali tych roślinek zamiast stać i próbować sadzić. Bo na razie to oni stoją i próbują sadzić zamiast chodzić i doglądać innych roślinek. I nie wiem czy przez to nam się troszkę nie zepsuje system tutaj. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. I że to będzie tak, że oni się odblokują i będą tam pilnowali innych roślinek. O, tamten się odblokował i ten też się odblokował. Ale odblokowali się dlatego, że poszli spać. Ciekawe, jak to będzie w dzień. Mam nadzieję, że wszystko zadziała jak trzeba. Bo jak nie będzie działać, to będzie straszna bieda. Bardzo, bardzo bieda będzie. No, naprawdę to by było bieda. Smutek i żal okropny. Oni dziwnie chodzą. Nie wiem, czemu nie mają opcji chodzenia po przekątnej, tylko mogą chodzić tak o czterech kierunkach. W czterech kierunkach i tak chodzą takimi dziwnymi wężykami, nie? Nie, no tych kopalniaczy to jest mega dużo.
mega bardzo dużo kopalnianych ziomków. Tak, ale wszystko wygląda dobrze. Strażnicy są na posterunku, nic tam nie grozi. Idą w kimę i załatwione. Okej, myślę, że dzisiaj nie będziemy już tego odcinka przeciągać. Idzie noc, wiemy wszyscy, że się wybronimy bez żadnego problemu. Ja sobie troszeczkę pobuduję ten zameczek poza odcinkiem. Dostawię jakieś ściany, może zwiększę trochę podłogę. Zobaczymy. A kolejny rozwój w kolejnym odcinku. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć, bo trochę jeszcze jest rzeczy do zrobienia w tej grze. A w sumie możemy coś tam pokombinować fajnego. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!